W tym odcinku będziemy gotowali danie gruzińskie, ale zanim to zrobimy, to pozwolę sobie przedstawić Państwu gościa specjalnego, bo nie ma pochodzenia polskiego. Do Polski przybyła 2 lata temu i nauczyła się języka na planie serialu w 4 miesiące. Witam Cię bardzo serdecznie, Sali Salome Majsaszwili. Witam, dzień dobry. Cześć. Sali, bo Ty jesteś z Gruzji, tak? Tak. Przybyłaś 2 lata temu do Polski. Co Cię w ogóle sprowadziło do Polski? Właśnie tak było, że 2 lata temu przyjechała ekipa serialu Prawo Agaty w Gruzji i robili tam odcinek, a ja wtedy pracowałam w firmie. Taka obsługa na planu było i pracowałam z nimi cały tydzień i jakoś nie wiem, czy ich się podobało moja praca, czy nie. No na pewno się podobała, tak. Bo jesteś właściwie w pewnym stopniu, można powiedzieć, też projektantką mody, ale kostiumografem na planie, tak? No tak. No tak, no, pracujesz w pionie tak. Kostiumów, więc jesteś kostiumografem. Tak, kocham moją pracę. Właśnie ta praca, jak pracowałam z asystentką, byłam z takim jednym z najlepszych projektantów w Gruzji, Dawid Sulikaszwili jest taki, to mnie bardzo pomogło tak w kostiumach. Moda i robienie filmu to jest w ogóle dwie takie różne rzeczy i myślę, że jak zostałam tą modę i zaczęłam robić w kostiumach, to od tego czasu nie mogę przestać to robić. Bo znaczy lubisz swoją pracę, lubisz tak, pracę na naprawdę. Planie. Mogę powiedzieć, że moja praca jest dla mnie pasją i bardzo lubię moją I pracę. Czy ty lubisz jakiegoś polskiego reżysera? Bo na pewno pracujesz z polskimi reżyserami. I czy masz jakiegoś ulubionego reżysera polskiego? Bardzo mi się dobrze pracuje i bardzo cenię Łukasza Palkowskiego. Bo uważam, że jest bardzo dobrym reżyserem. Myślę, że jest reżyserem, który zawsze wie, co chce i jeszcze dodatkowo ma taki swój styl robienia filmów. Kilka miesięcy temu robiłam z Palkowskim bardzo fajny serial, który jest top sekret taki, że nie mogę powiedzieć ani tytułu, nic, tylko jest dla Canal Plus i Maciek Sztur tam gra. Główną postać, tak? Główną postać, tak. Dobrze, to teraz nam zdradziłaś tajemnicę, to dziękujemy Ci bardzo. Niewielką. Ale to też nie jest jedyna produkcja, w której pracowałaś, bo na pewno było więcej produkcji i na pewno jeszcze wiele produkcji przed Tobą. Mam nadzieję. Tak, różne było. Była fabuła, były seriale, były takie programy telewizyjne. Tak, no tak jest, bo ja znalazłam taki swój ulubiony pion kostumograficzny i właśnie kostiumografskim ja pracuję, bardzo dużo lat pracuję. Brałam tak pod skrzydłem, bardzo mnie dużo nauczyła i teraz pracujemy razem i bardzo się cieszę, bo znalazłam taki naprawdę super idealny pion. Tak, pion kostiumografów. Tak. Ja chciałabym Cię teraz zapytać w ogóle, jaka to jest kuchnia gruzińska, co jest takim symbolem kuchni gruzińskiej? Czy w ogóle są wykorzystywane makarony w kuchni gruzińskiej? Jest, ale bardziej makarony to właśnie w takich zupach. Też jest taki danie z makaronem, właśnie z regionu, gdzie jest achara się nazywa, gdzie jest Batumi, w ogóle wszędzie, tam robią taki rodzaj haczapuri z makaronem czasami. Gruzińska kuchnia ogólnie jest z mięsem. Bardzo lubimy orzechy i ostry, żeby było to ostre. Pikantne, tak? I pikantne. Pikantne. Tak. Dobrze, takie ciężkie. A czy masz jakieś danie polskie, które odkryłaś, czego nie znałaś wcześniej i bardzo Ci zasmakowało? Danie polskie? Tak, właśnie lubię pierogi. Powiem Ci, że nie jesteś pierwszym gościem, który mówi właśnie to, bo chyba Asen Sarawi, mój kumpel z planu Przepisu na życie, też lubi pierogi. Też bardzo lubię sernika. A na słodko czy na słono? Na słono. Na słono, z mięsem albo z kapustą i z grzybami, tak? Z mięsem. Dobrze, a teraz jak ja bym się wybrała do Gruzji, to jaką potrawę poleciłabyś mi? Poleciłabym takie pierogi, nazywa się hinkali. To jest pierogi, w środku jest mięso i rosół.
rosół. I, tak, i to się je z rękami, bo... A czy to jest małe, duże? Taki, taki. Takie, okej. Tak. I nie wszystkie jeszcze potrafią to robić, bo ma taki swój sposób tego zrobienia i bardzo mało ludzi mogą to osoby mogą to robić. Znaczy to jest jakoś specjalnie przygotowywane, co sprawia trudności, żeby to ugotować? Ale chodzi o to, że każdy może to przygotować, ale tak jak robią na przykład w Przawchewsurety, czyli w górach, gdzie się piwo robi i ten chinkali, to bardzo mało osoby tak mogą robić. To jest taki plisowany i jest tak, że taki najlepiej, żeby to robić, musi być 21 taki. Ale rzadko kogoś tak wychodzi, tylko właśnie w górach najbardziej. I to się je z rękami, bo ma to trzymać w ręku, ugryźć jedno i napić się z tym rosą coś w środku. A powiedz mi jeszcze, bo to mnie bardzo interesuje, bo nie byłam, niestety jeszcze nie byłam na Gruzji, czy w Gruzji? W Gruzji. W Gruzji, dziękuję. W Gruzji. I co jest godne zwiedzenia? Chcę ci powiedzieć, że każde miasto ma bardzo, na przykład starą historię, mamy bardzo dużo takich klasztorów, kościoły. No, zależy kiedy chcesz tam polecieć. Na przykład mamy Batumi i Batumi dla młodych, nie tylko, jest bardzo dobrze, na przykład jest bardzo, bardzo dobry nad morzem i tam na przykład w lato jest otwarty taki kluby, knajpy, jest park botaniczny, w ogóle wszystko, naprawdę jest bardzo dobrze, jest bardzo fajne festiwale, ale jeszcze jest druga strona, historyczna Gruzja i naprawdę, nie wiem, no na przykład w Kutaisi jest taki kościół Bagraty, który ma 1001. Dobrze mówię, 1001 lat? Tak. No, czy powstał w 1001 roku, tak? I dużo takich możesz znaleźć w Gruzji. Nie wiem, VII wieku. Bardzo dużo jest do odwiedzenia. Na przykład jest bardzo fajnie na nartach tam. Myślę, że w każdy region, bardzo każdy... Bardzo lubię jeździć na nartach, więc no, widzisz? Też bardzo. Może pomyślę o wyjeździe. No właśnie. W te strony. Tak, to jest tak w prawie... No, 3000 metrów i mamy trzy miejsca, czyli Pakuriani, Gudauri, Svaneti, gdzie możesz jeździć na nartach i jest naprawdę dobrze, fajnie. Bo w każdym naprawdę w regionu możesz znaleźć coś pięknego, ładnego i jedzenie też. Ja uwielbiam swoją kuchnię. To dzisiaj odkrywamy nie tylko kulturę gruzińską, ale też kuchnię gruzińską. Sali, a więc będzie zupa harczo, tak? Tak. Ale ona jeszcze na pewno będzie z jakimś dodatkiem. Tak, będzie dodatki i taki główny dodatek będzie makaron czaniecki w gwiazdki. W gwiazdki. Ładny, dobrze, to skoro to jest zupa z mięsem, to teraz przydałoby się ugotować coś może na słodko, taki deser. To ja proponuję makaron czaniecki w kształcie ryżu, który będzie gotowany z cynamonem i z jabłkami. Subskrybujcie kanał Czanieckich Makaronów.